Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu. Ze mną w studio gość Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony narodowej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No i mamy tak naprawdę, nie mamy informacji, mamy takie informacje, które nie dają nam jasnej odpowiedzi na pytanie, czy 11 listopada będą nominacje generalskie, które zostały wstrzymane 15 sierpnia. No właśnie, wczoraj mieliśmy do czynienia z dwoma wypowiedziami z ośrodka prezydenckiego. Jedna wypowiedź ministra Łapińskiego o tym, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji, i wypowiedź pana ministra Salocha mówiąc o tym, że tych nominacji 11 listopada nie będzie. Więc nie wiemy jeszcze, można powiedzieć, jaka jest ostatecznie decyzja ośrodka prezydenckiego, pana prezydenta. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił także o tym, że w tym strategicznym przeglądzie obronnym, który właśnie pan przygotował, zabrakło pewnych istotnych elementów. Chodzi o kierownictwo. No, pan minister Soloch powołał się na dwa w zasadzie argumenty, które miałyby przesądzać o tym, że 11 listopada tych nominacji nie będzie. Jeden z nich to jest, jednym z nich ma być brak aspektów kierowania w naszej propozycji systemu dowodzenia. Tak, gwoli wytłumaczenia widzą. Chodzi o konkretne nazwiska, osoby, tak? Zabrakło nazwisk. Nie, to jest system, to jest propozycja systemowa, i kierowanie dotyczy tych aspektów, jak ułożyć relacje pomiędzy rządem, pomiędzy prezydentem, a systemem dowodzenia, czyli tym systemem militarnym. Problem polega na tym, że my tych propozycji nie przesłaliśmy na życzenie BBN-u, czyli inaczej mówiąc, BBN poprosił nas, bodajże w marcu czy w lutym tego roku, żeby nie formułować propozycji w aspekcie kierowania. Bo sami chcieli to zrobić, tak? Można powiedzieć, że w tym momencie wygląda to, że sami chyba chcieli to zrobić, tylko że my też będziemy te propozycje oceniali, no bo to nie jest, znaczy my jesteśmy, mamy ustawowe zadanie oceny, czy też przygotowania rozwiązań w tym zakresie. I być może właśnie o to chodzi, być może właśnie chodzi o te relacje pomiędzy prezydentem a siłami zbrojnymi. Przypomnijmy, one za czasów prezydenta Kwaśniewskiego i Komorowskiego uległy znacznemu wzmocnieniu na poziomie ustawowym, szczególnie za czasów prezydenta Komorowskiego. Koncepcje generała Kozieja doprowadziły do tego, że mamy pewien dualizm i można postawić pewien znak zapytania, czy ten dualizm jest rzeczywiście, czy on to rzeczywiście dobrze odzwierciedla ducha konstytucji, a to jest zadanie bardziej dla Trybunału Konstytucyjnego niż dla mnie. Na pewno jest nieefektywny z punktu widzenia ewentualnej obrony. Dlaczego jest nieefektywny? Państwa. Dlaczego jest nieefektywny? Nauka i praktyka, i tu mogę się powołać choćby na czołowego eksperta amerykańskiego, profesora Younga, którego zresztą zaprosiliśmy do zrobienia ekspertyzy w strategicznym przeglądzie obronnym. Kierowanie obronnością powinno być w jednym ręku, w trakcie pokoju i w czasie wojny. I profesor Young sformułował to bardzo jednoznacznie. Kierowanie powinno być w rękach szefa rządu, kimkolwiek on jest, czy jest to system prezydencki, czy system kanclerski. I tak jak powiedziałem, zarówno w czasie pokoju. Szefa rządu, czyli premiera. No właśnie, i to jest pytanie teraz do konstytucjonalistów, jak to u nas wygląda. Ja się nie chcę na ten temat wypowiadać. Ja mówię o tym, co powiedział pan profesor Young i na co wskazuje praktyka i pewna efektywność. I to jest związane z tym, że po pierwsze, żeby się dobrze prowadzić obronę państwa, trzeba przygotować się do tego w czasie pokoju. Trzeba to ćwiczyć, trzeba poznać ludzi, systemy i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, żeby efektywnie prowadzić obronę, to trzeba panować nie tylko nad wojskiem, ale i nad innymi zasobami państwa, takimi jak finanse, służby specjalne, dyplomacja. Wojna to jest przedsięwzięcie całego państwa, po prostu mówiąc wprost. Dlatego tak, tu jest potrzebna jedność. Mamy w Polsce dualizm, tak jak pan powiedział. Dualizm, rozbicie na ministra obrony narodowej i prezydenta w zależności od tego, czy jest pokój, czy wojna. I tak naprawdę nie ma jasności, czy jest to wynik pewnej anomalii, która zaistniała w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Tak to formułuje Young. Tak? Tego typu systemy nie funkcjonują na Zachodzie. Na Zachodzie jest jasność. Znaczy te sprawy są w jednym ręku zawsze. Czy to na przykład w Stanach Zjednoczonych prezydenta, ponieważ tam jest system prezydencki, czy premiera Wielkiej Brytanii, tam gdzie jest system
no może być kanclerski, ale no, swoisty system Wielkiej Brytanii jest oczywiście, czy też kanclerski wprost w Niemczech, na przykład też w Norwegii jest system podobny. Pytanie, czy w Polsce to musi rodzić takie konflikty, takie z jakimi mamy do czynienia teraz, że no, jest tak naprawdę przestój w nominacjach generałów? No właśnie, to jest sprawa, którą należy na pewno rozstrzygnąć. To jest sprawa, na którą przechodzono do porządku dziennego wiele lat, ponieważ te ekipy nie były do końca poprzednio zainteresowane tym, żeby wprowadzić efektywny system obroną, kierowania obroną państwa. My do tych zagadnień podchodzimy na poważnie, ale rzeczywiście no, rodzi się pytanie, czy tu rzeczywiście te, czy to, czy chodzi o aspekty merytoryczne, czy chodzi o aspekty związane z zakresem władzy. Panie ministrze, a co pan by odpowiedział i czy jest w ogóle oficjalna droga, którą komunikujecie się z pałacem w tej chwili, z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego? No właśnie, powiem tak. Po 7 tygodniach od przesłania naszej propozycji otrzymaliśmy odpowiedzi BBN-u, które przyszły do nas 11 października. Po analizie i konsultacjach z ministrem Macierewiczem otrzymałem od niego upoważnienie, żeby w trybie no, maksymalnie szybkim skomunikować się z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Mamy pewne propozycje, które no, wypadałoby omówić rzeczywiście jak najszybciej, jeżeli obydwu stronom zależy na tym, aby ten klincz dla dobra sił zbrojnych przeciąć. Jest jakby wstępna zgoda ministra Solocha na to, żeby się spotkać i porozmawiać, natomiast poprosił, żeby przesłać wcześniej pisemną odpowiedź na ten materiał BBN-u, którą właśnie kończymy. No to chyba uniemożliwi odbycie takiego spotkania przed 11 listopada. Więc no cóż, ta sprawa jest, można powiedzieć, piłka jest po stronie pana prezydenta. Czy pan prezydent, czy też pan Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mówiąc pewne rzeczy w mediach, jednocześnie sygnalizuje je wam, czyli Ministerstwu Obrony Narodowej? Czy jest już ta komunikacja, o której także w tym studiu już mówiliśmy niejednokrotnie, o tym, że należałoby ją poprawić? Czy to już ma miejsce? Ona ewidentnie wymaga poprawy, bo tak jak mówiłem już wcześniej, wiele z uwag czy propozycji pojawiły się najpierw w mediach, czy też w ogóle tylko i wyłącznie w mediach i o nich nie dowiedzieliśmy się nigdy z korespondencji urzędowej. To na pewno nie pomagało budowie ewentualnego konsensusu w tych sprawach. No tutaj ten ostatni przykład związany ze sprawami kierowania rzeczywiście też jest pewnym no, przykładem, że ta komunikacja chyba nie jest najlepsza, skoro najpierw otrzymujemy urzędowe pismo proszące nas, żebyśmy nie formułowali propozycji w zakresie kierowania, a później pan minister Soloch powołuje się na to, mówiąc, że jest to jedna z przyczyn, która ma nie doprowadzić do nominacji generalskich. Ja, ale już nie chciałbym, szczerze mówiąc, tych wątków ciągnąć, bo myślę, że powiedziano już w tej sprawie dużo, być może nawet za dużo. Chciałbym po prostu po raz kolejny spotkać się z panem ministrem Solochem i mam nadzieję, że za którymś razem doprowadzi to do możliwości rozwiązania tych spraw, bo naprawdę armia tego potrzebuje. No właśnie, armia tego potrzebuje. Teraz mamy na całe szczęście czas pokoju w Polsce, a co tak w wypadku, kiedy będzie jakieś zagrożenie? Co w przypadku, kiedy to zagrożenie spotka nas w takiej sytuacji? Znaczy ja właśnie, ja bym chciał zadać myślącym widzom takie pytanie na wyobraźnię. Proszę sobie wyobrazić ten obecny system, który został wprowadzony przez, tak jak powiedziałem jeszcze raz, za czasów prezydenta Komorowskiego. On jest rozwinięciem pewnej myśli, która była zarysowana za czasów prezydenta Kwaśniewskiego, gdzie właśnie prezydent dowodzi wojskiem, częścią wojska w czasie wojny, a za resztę spraw odpowiada Rada Ministrów. Proszę sobie wyobrazić, że teraz wybucha wojna i powiedzmy, prezydentem jest świętej pamięci na przykład Lech Kaczyński, a premierem Donald Tusk. Jest wojna z Rosją, tak? I te dwa ośrodki mają inne zdanie w kwestii tego, czy należy tą, po pierwsze, wojnę prowadzić, jak ją należy prowadzić, czy należy dawać na nią zasoby. No, powiem szczerze, jakby polecałbym nas wówczas opiece Ducha Świętego i opatrzności. No a teraz, czy prezydent ma takie samo stanowisko jak MON? Mam nadzieję, że to nie jest taka sytuacja, o jakiej wspomniałem wcześniej.
i różnice polityczne mocne to nie są, ale jednak to nie są, tu nie chciałbym się wypowiadać, bo to nie jest już, jak się mówi po angielsku, to jest above my pay grade, czyli powyżej mojej, moich kompetencji, żebym się wypowiadał na temat jedności obozu politycznego. Mam nadzieję, że ta jedność będzie wystarczająca, żeby w sprawach ważnych dla państwa osiągnąć konsensus. Ministerstwo Obrony Narodowej nie przyjęło do wiadomości stanowiska atasze obrony Niemiec w kwestii konkretnie słów minister, która poinformowała, że wzywanie obywateli drugiego państwa do działań antyrządowych jest niedopuszczalne. To akurat mówiła nasza strona, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy takie sytuacje są potencjalnie też niebezpieczne? No, takie sytuacje nie sprzyjają jedności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. No, sytuacja, w której jedno z ważnych sojuszników uważa, że być może ma prawo do tego, żeby wtrącać się i pouczać, czy też jakby sugerować, jakie rozwiązania polityczne powinny być przyjmowane w innym demokratycznym państwie, który, można powiedzieć, w jakiś sposób trochę nie szanuje demokratycznego werdyktu wyborców, no to nie jest dobra sytuacja. Mamy nadzieję, że to był no pewien... pewna sytuacja, która się nie powtórzy, tak, że uważamy, że nie ma dobrego wytłumaczenia dla tych słów, ale mamy nadzieję, że to był jednorazowy przypadek i ale to, który też zmusi chyba stronę niemiecką do pewnej refleksji, czy rzeczywiście ta postawa była zupełnie partnerska do tej pory. A jak widzi nas dzisiaj Rosja i czy realnie jesteśmy bezpieczni? Jesteśmy coraz bardziej bezpieczni. Przede wszystkim w krótkim terminie udało się to osiągnąć dzięki korzystnym rozwiązaniom międzynarodowym. Myślę tutaj o wynikach szczytu warszawskiego NATO oraz o decyzjach bilateralnych, wszystkim decyzjach Stanów Zjednoczonych o rozlokowaniu oddziałów w Polsce, które coraz to idą dalej, można powiedzieć. To już jest sprawa, która się wymyka takim postronnym obserwatorom i która nie zawsze też jest komunikowana, ale ta obecność ma coraz poważniejszy charakter. Te rozwiązania dają nam czas, żeby zreformować własny system obronny i zbudować siłę własnego wojska. Nie po to oczywiście, żeby opuszczać NATO, ale żeby stać się bardziej wiarygodnym sojusznikiem, żeby w większym stopniu również być w stanie być gwarantem własnego bezpieczeństwa i żeby ta obecność, żeby te relacje sojusznicze były elementem pewnego wyboru dla nas. Oczywiście my chcemy być w NATO i będziemy chcieli być w NATO, ale lepiej być w tym NATO z wyboru niż z konieczności. I tą puentą kończymy tę rozmowę. Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony narodowej, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również państwu za uwagę. Za chwilę kolejna część naszego programu. Porozmawiamy z Januszem Kowalskim o bezpieczeństwie energetycznym z kolei naszego kraju. Już za chwilę. Do zobaczenia.